Pokazał miraż, którym udało się przekonać włodarza Konrad Fiołek. Poparcie Marcina Warchoła jest niezrozumiałe dla mieszkańców Rzeszowa. Ze względu na ciężki przebieg choroby COVID-19 prezydent Tadeusz Ferenc miał trudny czas. Być może dlatego wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zaprezentował miraż, którym udało się przekonać włodarza, powiedział interim.pl Konrad Fiołek, który nie wyklucza startu w wyborach o fotel prezydenta Rzeszowa. Rzeszowskie media ogłosiły, że Fiołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta i bliski współpracownik prezydenta Tadeusza Ferenca, będzie się ubiegał o miejsce włodarza miasta. W rozmowie z interią.pl radny podkreśla jednak, że jego start wcale nie jest pewny. Wystartuje ewentualnie na urząd prezydenta Rzeszowa jako kandydat samorządowy. Według mnie opozycja powinna mieć jednego kandydata, podkreśla Fiołek. Warto dodać, jeszcze przed konferencją prasową Tadeusza Ferenca, na której włodarz przekazał swoje poparcie politykowi Solidarnej Polski, radny deklarował, że weźmie udział w wyborach. Interia.pl zapytała Fiołka, z jakiego powodu wieloletni prezydent Rzeszowa zdecydował się przekazać swoje poparcie wiceministrowi sprawiedliwości, któremu daleko do Koalicji Obywatelskiej. Poparcie od Tadeusza Ferenca dla Marcina Warchoła wydaje mi się dziwne i na pewno jest niezrozumiałe dla mieszkańców, podkreśla wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. W jaki sposób prawej ręce Zbigniewa Ziobry udało się więc przekonać wieloletniego prezydenta stolicy Podkarpacia? Ze względu na ciężki przebieg choroby COVID-19 prezydent miał trudny czas. Być może dlatego wiceminister sprawiedliwości zaprezentował miraż, którym udało się przekonać włodarza, tłumaczy nam Fiołek. Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że Konrad Fiołek jest jednym z polityków, z którym jeszcze dzisiaj miał się spotkać Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Panowie mają podejmować decyzje w oparciu o sondaże wewnętrzne zamówione przez opozycję. Autor: Jakub Szczepański.